Dobry chłopak był i mało pił. 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 10 krajów, z których przybyło najwięcej imigrantów do Polski. Informacje pochodzą ze strony internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców i oczywiście dotyczą legalnych imigrantów. 10. Wielka Brytania. Zestawienie otwiera wyspiarskie państwo. Mogłoby się wydawać, że to Polacy chętnie wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii. Tymczasem to Wielka Brytania trafia do polskiej dziesiątki. Obywateli tego państwa przebywa w tej chwili w Polsce 5674, z tego 178 posiada pobyt stały. 9. Francja, państwo, którego część metropolitarna znajduje się w Europie Zachodniej, posiadające także zamorskie terytoria na innych kontynentach. Państwo znane ze swojej tolerancji wobec imigrantów, położone w zachodniej Europie. W tej chwili w Polsce przebywa 5844 Francuzów, z tego 168 zarejestrowanych jest jako pobyt stały. 8. Indie, państwo położone w Azji Południowej, zajmujące większość subkontynentu indyjskiego. Pierwsze nieeuropejskie państwo na naszej liście. W Polsce Hindusów możemy spotkać aż 6932, z tego 479 zarejestrowanych jako pobyt stały. 7. Włochy, państwo położone w Europie Południowej na Półwyspie Apenińskim, będące członkiem Unii Europejskiej oraz wielu organizacji, m.in. NATO, należące do 7 najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata G7. Mimo to Włosi chętnie przybywają do Polski, gdyż w tej chwili jest ich 7918, z tego 198 z pobytem stałym. 6. Chiny, państwo w Azji Wschodniej obejmujące historyczne Chiny oraz Tybet i inne ziemie w Azji Środkowej, zamieszkane w sumie przez 56 grup etnicznych. Do Polski Chińczyków przybyło aż 8825, z tego 613 posiada pobyt stały. 5. Rosja, państwo rozciągające się od wschodniej Europy poprzez północną część Azji po Ocean Spokojny. Federacja Rosyjska jest największym państwem na świecie pod względem powierzchni oraz 6. pod względem wielkości w całej historii świata. Pod względem liczby ludności zajmuje 9. miejsce. W Polsce Rosjan przebywa 11374, z tego 3835 mieszkańców posiada pobyt stały. 4. Wietnam, państwo w Azji Południowo-Wschodniej położone na Półwyspie Indochińskim i graniczy z Chinami, Laosem i Kambodżą. Z liczbą ludności ponad 90 milionów jest 15. co do wielkości populacji państwem świata. Wietnamczycy szukali godnego miejsca do życia głównie w czasach wojny w Wietnamie i stan ten utrzymał się do dziś. W Polsce przebywa 11668 Wietnamczyków, z tego 2404 posiada pobyt stały. 3. Białoruś, państwo w Europie Wschodniej, graniczy z Polską, Litwą, Łotwą, Rosją i Ukrainą. W odróżnieniu od swoich sąsiadów nie ma dostępu do morza. Jest to największe pod względem powierzchni państwo śródlądowe w Europie. Białorusinów w Polsce jest 15237, z tego aż 10661 posiada pobyt stały. 2. Niemcy, państwo federacyjne położone w zachodniej i środkowej Europie. Powiem szczerze, że ta pozycja była dla mnie bardzo zaskakująca, bo w Polsce przebywa aż 22177 Niemców, z tego 511 posiada pobyt stały. 1. Ukraina. Normalnie zaskoczenie. Państwo unitarne położone w Europie Wschodniej graniczy z Białorusią, z Polską, Słowacją, Węgrami, Rumunią, Mołdawią oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim. Od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. Ukraina jest członkiem założycielem ONZ. Ukraińców w Polsce jest, uwaga, 144991, z tego 29847 posiada pobyt stały. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również, co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał, Światowa Historia. Cześć!